Przygoda indyjska rozpoczęła się pod koniec lat 80., konkretnie w moim przypadku w 1988 roku. Dochodziły do nas wieści, że w ciągu kilku miesięcy ludzie, którzy w Indiach byli rok wcześniej czy dwa lata wcześniej, już przetarli te szlaki, potrafili zarobić pieniądze na poziomie kilkunastu, a nawet 20, a może i więcej tysięcy dolarów, pracując dla pewnych grup które wtedy się tym zajmowały. Były to pieniądze niewspółmierne do pieniędzy, które funkcjonowały wtedy w Polsce. Chcę przypomnieć, że średnia pensja wynosiła wtedy gdzieś 30 dolarów. Rocznie to było kilkaset, no może 400 dolarów. Natomiast no, zarobienie kilkunastu tysięcy lub więcej w ciągu powiedzmy 3 miesięcy było kwotą gigantyczną jak na owe czasy. Również nieporównywalnie dużą w stosunku do tych zysków czy tych zarobków, które prowadzone były w ramach takiej prywatnej działalności gospodarczej wtedy w Polsce, którą uprawiało już sporo ludzi, ale też nieporównywalne do zysków z handlu, które były uprawiane właśnie wcześniej przez nas w byłych krajach socjalistycznych. W naszym przypadku to był handel z Niemiecką Republiką Demokratyczną. Jednocześnie na pewno kusząca była pewna egzotyczna przygoda, której człowiek w wieku 23 lat wtedy, jeżeli chodzi o mnie, no trochę się z jednej strony bał, ale jakoś go to pociągało. No i w związku z tym, odłożywszy troszeczkę pieniędzy w tym handlu tutaj w tym czasie z NRD, na całkiem nawet niezłą skalę, zdecydowaliśmy się pojechać do Indii. Gdzie można było kupić pierwsze wideo za ludzką kasę z przebiciem, bo ci tłuści, brzuchaci, hindusi gotowi byli majątek tam poświęcić, żeby mieć to wideo w domu. No więc Dubaj. Międzylądowanie w Dubaju, strefa bez słowa, wideo i się przechodziło. Czy mam to do odslenia? Skąd? Nic nie mam. Plecaczku, wideo, jedno, dwa, różnie. To wideo tam odpowiednie kanały schodziło i człowiek stawał się znacznie zamożniejszy. No ja raz przewiozłem z Dubaju, tak? Raz jedyny, ale to dla przekory. Po prostu chcąc tak udowodnić, że można i tak dalej. Przede wszystkim starałem się, zresztą zawsze starałem się, co by się nie spodobało w dzisiejszych czasach pewnie, nie przypominać Polaka. No więc unikałem skarpetek do sandałów, flanelowych koszul, pasów marynarki wojennej albo innych i tak dalej, idę. No i po spożyciu alkoholu kupionego, kupiłem to wideo, spożyłem alkohol na pokładzie samolotu, też kupiony w strefie bezcłowej w Dubaju i udając zagubionego westmana, chodząc, wszedłem na zielone, jeszcze się zapytałem, gdzie tu panowie w najbliższym miejscu można wymienić pieniądze, bo kazali uprzejmie, ja poszedłem, wymieniłem, wyszedłem z tego lotniska, mokry, może to nie był w ogóle alpinista, ale w tym kręgach to się rozgrywało. Wymyślili, że jak się kupi, bo to trzeba mieć łeb, trzeba kombinować, mnie by się nie chciało liczyć, trzeba wziąć kalkulatorek i policzyć. Jak się kupi bilet do Singapuru z Delhi, czy gdzieś tam, tam kupi wideo i wróci i gdzieś tam się wysiada, to celnicy nie są czuli na tą linię, jeszcze nie mają, więc kto się załapał, to się załapał. Bo to Hindusi nawet namawiali, słuchaj, ty do Singapuru wjeżdżasz, masz wizę Multiplaya, bo wtedy jeszcze Polska, Indie wydawały wielokrotne i za darmo Polakom, do pewnego momentu, ale do tego też dojdziemy, gdzie jeździli do Singapuru i na początek, no powiedzmy, inwestycja 1000 dolarów prawie przynosiła 2000 dolarów, bo to prawie 100% przybitka. Co to były? Wideomagnetofony Akaja, filmy, prawda, Kodaka czy tam Fuji, to były różne drobiazgi. Ale jak to się ładnie upakowało w dwie walizeczki, to to przyjeżdżało i z takiej podróży po odliczeniu kosztów samolotu, to można było właśnie koło 1000 dolarów zarobić. No jeżeli był to mądry człowiek, a takich było niedużo, on sobie organizował grupę i później wysyłał ludzi, tak zwanych wieszaków i płacił im 100 dolarów za kurs. Nie było to środowisko takie, tego typu przemytnicze, które można było w owym czasie spotkać na przykład w Budapeszcie na dworcu Keleti,
gdzie oczywiście kwit handel, gdzie było pełno Polaków, którzy handlowali różnymi rzeczami, ale część z tych ludzi to byli zwykli przestępcy, kryminaliści. To środowisko, które działało w Indiach, to byli jakby zupełni ludzie, normalni, a raczej jakby intelektualnie tak trochę wyżej niż przeciętna, tak można powiedzieć. Z czasem handel elektroniką stawał się mniej zyskowny. To znaczy tak naprawdę on był ciągle dość zyskowny, tylko że te marże, o których mówiłem wcześniej, czyli te przysłowiowe 500, a nawet $600 zysku na jednym magnetowidzie, a nawet 1000 na jednej kamerze, stały się trochę mniejsze. Rynek się nasycał. Ktoś zaczął, inni poszli jego śladem. No i tak się zaczął właśnie przemyt złota na coraz większą skalę. To w ciągu pół roku się stało, że nagle Polacy w większości przestawili się z elektroniki na złoto. No i ten przemyt złota zaczął być wykonywany przez te same grupy, czy przez te same firmy, o których mówiłem wcześniej, tylko inną trochę techniką, bo oczywiście techniką przez tranzyt też można było to robić i wiem, że niektórzy wcześniej próbowali, im to wychodziło, ale techniką, którą przyjęły polskie grupy, a to już był rok 89, jak pamiętam, to była trasa, słynna trasa przez Katmandu w Nepalu. Oklejało się nogi taką taśmą maskującą, wiesz, taka żółta, do jak malarze przyklejają. Oklejało się udo, na to przykładało się cegiełkę tą złotą, też oklejona była tą żółtą taśmą, i układało się równo dookoła uda. Więc duży, duży facet mojego pokroju, tego co wiem, to w granicach 30 kilo potrafił przywieźć. Przede wszystkim było sprawdzane, czy on się w tym porusza, a nie to, że czy mam 30 kilo i ja, wiesz, nogi nie mogę podnieść. Polski paszport był genialny, bo można było go prać. Czyścić pieczątki. Był wymyślony system w pewnym momencie, jak zrobić, żeby nie było za dużo pieczęci, więc były preparowane kartki, a składnik był bardzo prosty tego preparatorka. Była w każdym razie pieczęci wszelkiego rodzaju wizowe, niewizowe, graniczne były robione. Wtedy już w Tajlandii byli magicy, prawda, były te komputery takie, powiedzmy sobie, które potrafiły, skanery, które potrafiły ładnie wszystko wydrukować. Niestety udało się wykonać tych kółek kilka. Mój kolega poleciał do Polski na chwilę po coś tam. No ja, żeby nie tracić czasu, postanowiłem właśnie się przelecieć z Singapuru przez Nepal do Indii. No i był to znowu koniec września, z tym, że 89 roku. O ile pamiętam, to był 22, 23 jakoś tak września. Dojechałem spokojnie pociągiem z Gorakhpuru do New Delhi, bardzo przyjemnym, sypialnym. W tym pociągu było paru Polaków, z którymi miałem okazję rozmawiać i tak sobie siedzieliśmy. Wyszliśmy na tym dworcu New Delhi, tam były takie kładki i kiedy wchodziłem na górze, ostatnim stopniu tej kładki, usłyszałem od osoby nie w mundurze, od osób paszport please, proszę o paszport i tak dalej. No, wiedziałem, że sprawa wygląda poważnie. Okazało się, że tego dnia z tego pociągu, z różnych wagonów, zatrzymano bodajże 8 osób, które działały właśnie dla grup polskich. Niektórzy byli na paszportach polskich, niektórzy na innych. Na innych dlatego, że polskie były trochę już niebezpieczne, bo Hindusi, Indyjscy celnicy i służby wszelkiego tego typu wiedziały, że te paszporty polskie to często są podejrzane, bo Polacy już trudnią się przemytem do Indii. Potem okazało się, że była to w owym czasie największa, jeśli w ogóle nie największa, wpadka polskich grup w New Delhi czy w ogóle w Indiach, dlatego że okazało się, że przez cały tydzień, myśmy wpadli w piątek, natomiast przez cały tydzień, bodajże od wtorku, na tym samym dworcu indyjska służba do spraw przemytu, była to taka policja DRI, Directorate of Revenue Intelligence, czyli taka służba specjalna do
wychwytywania działalności przemytu przemytniczej no, zatrzymała łącznie kilkanaście osób, jeśli nie bliżej 20, konfiskując dość duże ilości złota, trochę elektroniki i tak dalej, i tak dalej. No i sporo osób, krótko mówiąc, w wyniku tego po przesłuchaniach, podpisania zeznań trafiło do więzienia, słynnego więzienia, największego bodajże na świecie, Tihar Central Jail w New Delhi. Jeden z szefów bardzo dużej grupy poprosił mnie, bo mu akurat wpadło mu na granicy czterech ludzi. Czy ja bym, ponieważ ja się nie wyświetlam, nie bawię się w przemyt, czy ja mógłbym się opiekować prawda, tymi, bo to proces jest tam 3 miesiące, zanim człowieka się z więzienia wyciągnęło. Bardzo dobrze mi płacił. Stwierdziłem, dlaczego mam nie zarabiać. Mam ryzykować? Po co? Ja mam gotówkę, jak to się mówi, w Delhi. To były więzienia, doszło do dzisiaj zresztą, wybudowane przez Anglików jeszcze, pozbawione jakichkolwiek urządzeń sanitarnych, jakichkolwiek dogodnych warunków. No, to była pompa, w której trzeba było się myć, jakieś niezwykle straszne toalety, no to było bardzo, bardzo, bardzo ciężko. I powiem, że gdyby nie pomoc z zewnątrz, a taką pomoc dostawały w zasadzie wszystkie osoby wśród tych Polaków, którzy tam do tego więzienia w owym czasie trafili, od swoich partnerów lub partnerów biznesowych, albo od tych ich szefów, tu Polacy byli zazwyczaj solidarni i bardzo porządnie się zachowywali w stosunku do swoich kolegów. Więc myśmy mieli wszelką pomoc w postaci jedzenia, wody, wszystkiego, co potrzebne do życia, łącznie z pieniędzmi, środkami dla adwokatów i tak dalej, bo oczywiście no, w grę wchodzili adwokaci, którzy zajmowali się, żeby te sprawy bronić. Tak naprawdę działalność adwokatów prowadzała się do tego, żeby jak najszybciej taką osobę wyciągnąć z tego więzienia, najszybciej, żeby dostała wyrok najpierw. Ale już wtedy wiedziałem, że czeka mnie tam być może kilka miesięcy, a może koło roku czasu, bo tak mniej więcej się o tym mówi. Pamiętam w 91 roku czarne brygady w Nepalu zatrzymały 3 samoloty i w każdym samolocie znaleziono po 300 kg złota. Wiem, że na jednym locie było 35 Polaków. Prawda? Więc możesz sobie wyobrażać, według mnie tam latało około 1000 Polaków na tej trasie. To były, wiesz, między tymi rywalizacja była, tam jakieś mordobicia. Nie dziw się, że to jest taki temat, wszyscy wiedzą, ale nikt o tym nie chce rozmawiać. Ja byłem kiedyś świadkiem, jak znany później bardzo polski wydawca jechał dla mojego zresztą znajomego jako wieszak pierwszy raz do Singapuru, miał tam wszystkie pieniądze, jakie miał, bo swoich nie miał, miał służbowe. Spaliśmy w jednym bungalowie, nawet w tym w Delhi i następnego dnia ja jako bogacz, bo dorobiłem się w miejscowości Paryż, gdzie z nudów, bo tutaj się nic nie działo, a paszporty były, mieszkałem, pracowałem, robiłem różne rzeczy. Jechałem z przyjaciółmi na wycieczkę do Kalipongu, do Sikkimu, tam mieliśmy no, na długo taką, nic, żadnego wspinania, luzik, kultura, sztuka, celebrowanie. Ja byłem luz i jedynym moim stresem było to, żeby szczur mi nie wlazł przez okienko do tego bungalowu, a on po prostu tą noc przed wylotem chodził. Nie mógł usnąć, nie mógł nic. A potem się usamodzielił. Rozumiem, że to, że otworzył za chwilę potem interes rodzinny, zamarły na jakieś lata, to było wsparte tą kasą, prawda? No i takich ludzi zaczęło być coraz więcej. Potrafili ludzie te pieniądze łącznie z Hindusami, nawiązywali spółkę, prawda, z Hindusami z Singapuru, z Hindusami z Indii i robili to, wtedy powstawały te, znaczy trochę wcześniej joint venture, ale tu były zawiązywane spore spółki, które dysponowały sporym też kapitałem, dużym kapitałem, jak na ówczesną Polskę, bo to było, powiedzmy sobie, 50, 100 tysięcy dolarów, pół miliona, milion, dwa, trzy, no w końcu ludzie, jak mówię,
duże instytucje finansowe. Wtedy były, wtedy był ten, wiesz, jeszcze ludzie robili z tych pieniędzy, które tam mieli nadmiar, bo też pewne są możliwości, prawda, były z tymi przerzutem złota, elektroniki do Indii. W związku z tym wtedy się ruszył, był taki run na komputery, PC z Singapuru. I tu powstało też co najmniej z 4 do 5 firm, które handlowały elektroniką. Powstała olbrzymia firma leasingowa, jedna z większych w Polsce. Nie mówię, że ona pochodzi tam jeszcze z tego przekrętu złotego, ale na pewno była to legalny biznes, zupełnie legalny. Masz pieniądze, nikt nie pytał, no, legalny na tej zasadzie, że nie było potrzeby dokumentowania skąd te pieniądze. I jeżeli jakaś grupa młodych, fajnych facetów wymyśliła sobie, że będą mieli tutaj dojścia do instytucji państwowych, które tam komputer kosztował, powiedzmy sobie, $500, a w Polsce za to dostawali 1500. No jeżeli przywieźli na spółę z Hindusem, czy z Singapurczykiem, niekoniecznie Hindusem, z Chińczykiem, do Polski kontener, powiedzmy 200, 500, ja nie wiem, ile komputerów wchodzi do kontenera, ale to szło tygodnia, w ciągu tygodnia to szło 3-4 komputery jedna firma potrafiła wysłać. No to możesz sobie wyobrazić, jaka to była skala. Losy tych osób, czy tych firm przemytniczych były dość burzliwe, bo niektórzy zarobili najpierw czasami dość już spore pieniądze, potem zdarzało się, że je tracili. No ale przyszedł taki moment i to było gdzieś już bardziej w 89, a w zasadzie w 90 roku, kiedy realia w Polsce zmieniły się, kiedy był tu ogromny niedosyt różnych produktów na rynku, od ubrań po różnego rodzaju biżuterię, a takowa była w Indiach. I część osób myślało już poważnie, żeby zakończyć swoją działalność tam, a zacząć sprowadzać właśnie jakieś towary handlowe już bardziej legalnie, bo tak naprawdę poprzez normalne cło, być może czasami zaniżane, ale jednak, z Indii. I tak niektórzy zaczęli reinwestować zarobione pieniądze, kupując większe ilości towarów w Indiach, wysyłając je cargo do Polski, a tutaj próbując je sprzedawać. Jakby wpisując się już w polską rzeczywistość gospodarczą przełomu lat 80. i 90. początku kapitalizmu tak naprawdę w Polsce. Można powiedzieć, że przekrój wieszaków to był i tych później biznesmenów, to dzisiaj to są naprawdę postaci, no powiedzmy sobie, ze świata nauki, ze świata mass mediów. No, dzisiejsi biznesmeni, bardzo, bardzo spory odsetek, według mnie, na różnym poziomie, od powiedzmy właściciela banku do powiedzmy sobie właściciela centrum handlowego, czy sieci jakichś tam sklepów, czy olbrzymich firm transportowych. Naprawdę, to byli ludzie nastawieni, wszego rodzaju geniusze, którzy potrafili w pewnym momencie powiedzieć: dobra, stop z tym przemytem, mam tyle kasy, że ja w tej chwili, jeszcze wtedy nie było tych kwestii prania pieniędzy, prawda? Bo do banku PKO przychodziło się z gotówką, wpłacałem na swoje konto i wpłacałem na przykład 20-30 tysięcy dolarów i pani w kasie w ogóle nie robiła zdziwionej miny, przyjmowała i do widzenia. Z pewnością to środowisko, którym się wtedy zetknąłem, w którym byłem tak naprawdę, zajmując się przemytem do Indii, z pewnością było jednym z tych twórczych środowisk, twórczych w sensie biznesowych, które przyczyniło się do tego, że początek kapitalizmu w Polsce mógł właśnie zaistnieć z tymi pieniędzmi zarobionymi gdzieś tam na Dalekim Wschodzie, nazwijmy to. Tak to mniej więcej wygląda.